Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Overwatch. Tym razem będziemy grać postacią o nazwie Farana Kings Row w Anglii. Będziemy bronić celów i mam nadzieję, że nasze ustawienie, pomimo tego, że nie ma Tank Heroes, będzie w stanie obronić nasz cel. Postać jest strasznie fajna. Ma rakietki, czyli taki coś powiedzmy Soldier Stefa, ale ma właśnie taki wyrzut w powietrze. Ma jetpacki, na których może letać. Szkoda, że mało paliwa ma ten jetpack i ogólnie szybko się kończy, ale jest. Granat, który odrzuca przeciwników na E, i ultimate, który powoduje, że nagle rozstawiamy sobie skrzydła i napierniczamy w danym miejscu z rakietek, co jest po prostu strasznie overpowered. I jeżeli dobrze się ustawi, dobrze się użyje, to można naprawdę ładne kile wytrzepać. Zobaczcie, zobaczcie. Czecie, ile mam sekund? 20. To ja mogę ten granacik odrzucający im tam użyć i ich odepchnąłem po prostu w bazie. Oszustwo może? Może tak? Może nie? Nie wiem. Wiem tylko, że ja mógłbym sobie zrobić coś takiego. A nie, to nie mogę. Ale mogę tutaj. Mogę się im ustawić na górze i może się nie odwrócą. Może się nie odwrócą, ewentualnie tutaj nikogo nie będzie. Nikogo tutaj nie mają, więc mogę zbić z góry. Co jest dla mnie przewagą straszną. Więc let's go, wykorzystujemy to, że jesteśmy latającymi potworami i bronimy. Bronimy, nie wyjdą. Makri zginął. Ktoś tu jeszcze jest? Halo, zapraszam do zabawy. Boom, odrzuciliśmy tam tego, Lucio. Dajcie, trzymamy tutaj z góry. Nie mamy nawet jak wyjść tutaj. Juggernaut, który nie ogarnia, że... o! Ktoś w końcu nas zauważył, czyli Makri właśnie. Ciekawe, czy tutaj się do nas pojawi na górze. No i co teraz nam powiesz na to, no? Ja nam to napierniczam z góry. Okej, okay, tu jeszcze jest ich kurna ta tarcza głupia, no. Okej, okay, zabiliśmy ją. Teraz jak dobrze się ustawimy i użyję swojego ultimate'a, to ja pierdzielę, to się może... Gdzie jest Reaper? Nie, nie bij mnie! Już mnie nie bij! Dostał mnie Makri! Kurde, bo chciałem się już tam ustawić i jakbym odpalił ultimate'a, to mielibyśmy rakiety na wszystkich na plecy. Więc dobra, teraz się trzeba jakoś tutaj szybko ustawić, niezauważonym, i wykorzystać naszego ultimate'a. Zobaczycie, jak to napierdziela, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście nigdzie. Lecimy, let's go, boom! Wlatujemy w górę, wlatujemy w górę. My teleporter has been destroyed. Okej, tam jest snajpera, więc trzeba będzie uważać. A ten nie przelecę, niestety. Dobra. No i napierniczamy, tak? I jebut! Nie! Zostaw mnie, Jagger! Jest, to jest jeszcze Makri. A, zabiliśmy wszystkich. Pięknie, Cwaniak, co za akcja. Mówiłem, że Farah to jest moja postać. Ja jestem ogólnie, jak grałem w Team Fortress, ja maniaczyłem z Soldierem, więc z postacią jestem dość zgrany, tak mi się przynajmniej wydaje. Kurwa, Tracerka też ma nawet fajną dupę. Znaczy, no, jak na pikselki. Let's fucking go. Jakie mamy statystyki? 8-2. 8-2 to chyba jeden z lepszych statystyk, które wam ogólnie pokazywałem w filmikach. Okej, okay, latujemy. Ogólnie nie wiem, czym się różni spacja od prawego przycisku myszy, bo i tym latam po prostu w powietrzu. No i co teraz, Reaper? Dobra, może jednak dużo, Reaper. Pies, zamknij się! Nie szczegaj mi, bo ja przecież przegrałem. Zły pies. No to jest serka, no zabij tego Reaper. Ej, oni przejmują, czemu? Czemu? O ja pierdzielę. To było niezamierzone. Czemu jak zawsze gram w obronie, to team potrafi odpuścić ten cel? Jeżeli gram w ataku, to mój team tego nie chce w ogóle przejmować. Oni nawet się na celu nie pojawiają ani razu, nie? Trochę żałosne. No i stop the payload, no fajnie, fajnie. Tylko mój team nie będzie chciał tego zatrzymywać, więc... Nie, zostawcie mnie!
Ile to było? Jeden, drugi, chyba jeden był jeszcze za mną, tak? Ja się przekonam. Jak mnie zabiła, jak mnie tutaj zabił? Zabiła? Nie, a, zabiła, bo to była snajperka niby. To w ogóle trochę niesprawiedliwe, że ona ma nie dość, że karabin, to jeszcze ma kurna snajper w jednej broni. Znaczy jak jednej postaci, okej, okay, lecimy tędy. Trzeba do payloada lecieć, bo inaczej sobie nie poradzimy. Let's go, let's go. Do payloada. Przelatujemy jak najdalej, jest, let's go. Shift. Teraz tędy leci payload, tędy. Mogę na tym dachu stanąć? Mogę! To zarąbiście. A może jednak nie mogę. Może jednak nie mogę. No jebut, ej, bo tutaj lecą i to taką potężną ma... What the fuck, tej serka na moich plecach. Co za oszustwo. I zobaczcie, co zrobi Reaper, on nic. Chodzi sobie i tyle. Chodzi sobie i tyle. O, teleport. Jak tego użyć? Ale jak to użyć? A, w ten sposób, po prostu mam przez to przejść, okej. Wypierniczaj nam tutaj z tym teleportem, a nie będziesz się tutaj bawił. No Reaper, ile możesz przeżyć tych rakiet? Ja pierdzielę, ja nie rozumiem tego. Napierniczam rakietami, rakiety to są jednak rakiety, missiles. One powinny rozrywać ludzi. A tego Sawyer i mnie zabija, a ja rakietami amunicję robię. No i zobaczcie, jeden sobie stoi na tym payloadzie i nic im nikt nie robi. Jak to można się nie denerwować na ten team? Zacznijcie go kuźwa odpychać. No w końcu. Tu szkoda, że na takim dalekim etapie gry. Ale spoko, spoko, na chillku, my to jeszcze ogarniemy. Tutaj będę napierniczał, będę bronił, tak? Nie dobiłem się do tego payloadu, nie pozwolę. Chyba, że mi znowu tracerka na plecy się wbije, to będzie nieciekawie. O, Reaper biegnie. Lecimy. Odepchnąłem tamtego. Tam idzie sobie, więc trzeba mu napierniczyć. Jest tutaj. Jak teraz przyjdą nam do celu. Jak przyjdę nam do celu, to ja mogę po prostu użyć ultimate'a i będzie wszystko wyczyszczone. Dajcie, tam strzelamy po prostu cały czas i może ktoś wejdzie w rakiety, nie wszedł nikt. O, a może jednak. Okej, okay, bronimy. Oj, tutaj chyba się dość implozuje, nie? Nie dam się wybuchnąć. Move back, właśnie, głupia tarczo. On chyba do mnie idzie. A nie, do góry chyba tutaj nie wejdzie nawet tędy, przynajmniej. Nie. Wypierniczaj ode mnie. Teraz tutaj ten jeszcze pchał, już nie pcha. Okej, obroniliśmy wszystko. Jest full control, 5 kill streak dla nas. Zapraszam do nas. Mamy tutaj ciasteczka, czekoladki. Wpierd... O nie, znowu idzie. Nie. Wypierniczaj z tym teleportem. O, jeszcze Hanzo jest tutaj, Boże. Zabij go. Dobrze. Tu jeszcze ten robocik idzie. No nie, zabił mnie, kurde, głupi ten robot jest. Jest głupi, bo nie dość, że możemy zabić robota, to jeszcze potem trzeba zabić osobę, która nim prowadzi. I jeszcze do tej pory nie wiem, jak się nazywa. Reaper! Ty idioto! Nie mówię, ten Reaper nic nie robi, on tylko sobie chce zabijać. On nie chce w ogóle bronić payloada. Jest useless. No i wypierniecie od tego punktu. Oj, mało życia. Double kill, dokładnie. Bo jestem bogiem tej gry. Tylko muszę znaleźć sobie jakąś lepszą miejscówkę. Dobra, to nie będzie lepsza miejscówka. Tutaj mogę wejść jakoś na to? Nie, też nie mogę na to wejść. Tu już nie mam żadnej miejscówki, chyba że wrócę na swoją starą. Hehe, taki żarcik, swoją starą. Okej, wracamy. Wlatuj, wlecę. O, yeah. Okej, teraz trzeba czekać dobrze z ultimate'em. To może tutaj się ustawię. Bo jeżeli dobrze ultimate'a odpierdzielę, to ja tutaj wszystko wyczyszczę. Więc let's go, zapraszamy. Snajperka tam jest, kurde. Więc ty...
Hanzo słyszałem, więc nie wiem, czy on nie będzie chciał ulta teraz odpalić. Rain from above! Nie powiem, że dużo zrobiłem, bo nie, ale lepsze to niż nic. Ok. No i mnie co, Hanzo zabił, prawda? Hanzo? A nie, Genji jeszcze, to jeszcze lepsze. Znaczy, w sumie, że jeszcze trudniejsze do zabicia. Więc szanuję, szanuję. Ok, teleport, mamy od razu do bitwy. O, Hanzo! Gdzie on puścił tego smoka? Aha, tam prosta droga, poleciał, myślałem, że on gdzieś... Oj, kolejny Hanzo, o Jezus! Poleciał nam kolega starczą. Jeszcze go zabiliśmy, zarąbiście. Achievement unlocked zdobyliśmy. Ciekawy jaki, clearing the area. O, zdobyliśmy Fara na tym na pikselkach, czy będziemy mieli spray. Jaki ma spray teraz? Normalny Overwatch. To nie fajnie. Właśnie, zapraszamy tutaj, zapraszamy na naszą ścieżkę śmierci. Mamy nie dość, że jakieś granaty, to rakiety. Czy mamy tak, demomeny, mamy soldiery. Mamy wszystko. Mamy wszystko, łącznie z ciasteczkami. Zamknij mordę, psie! Cicho! I victory! Chyba ktoś puka, nie, nie ten. Więc jest wygrana 20-8 statystyki na Fara. Niestety ta końcówka no, trochę taka wycięta, bo oczywiście siostra musiała przyjść i pies musi czekać, jak głupi i wszystko musiałem przerwać. Ale mieliśmy wygraną, niestety żadnej skrzynki nie było dzisiaj, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam, siemanko, peace, yo!